Michał Kotiuszko, jeden z dzisiejszych bohaterów wygranego przez Iskrę meczu 5-0. I Michał, bym Cię prosił, żebyś na początku przedstawił się kibicom, bo w Szydłowie jesteś pierwszy sezon. Dokładnie, witam serdecznie, Michał Kotiuszko. Przyszedłem do Iskry Szydłowo z Orkanu Śmiowo. Jest to mój pierwszy sezon, w Orkanie grałem prawie 2 lata. Wcześniej grałem w TP Polonii Piła, Fortuna Wieleń oraz Lubuszanin Trzcianka. Parę lat temu, bo 7 lat temu, zaczynałem tutaj w Iskrze, w A-klasie jeszcze. Trenerem wtedy był pan Kwiatkowski. No i tak moje życie się potoczyło, że trafiłem powiedzmy na studia, do Poznania. No i teraz jestem tutaj w waszej drużynie. Powiedz, jak dzisiejszy mecz wyglądał z boiska. Przypomnijmy, grasz na środku obrony. Dokładnie. No co tu można powiedzieć o meczu? Byliśmy dużo lepszą drużyną, praktycznie cały mecz kontrolowaliśmy. Może na początku spotkania troszkę nam pniewy gdzieś tam powiedzmy zagroziły prawą stroną, gdzie próbowali swoich sił. No oczywiście tam nie skończyło się to powiedzmy dla nas źle. Piłka gdzieś powiedzmy przeleciała przez pole karne, raz, drugi. No i to wszystko chyba. Co pniewy nam powiedzmy mogły zrobić w pierwszej połowie. Michał, strzelamy dużo bramek, ale też dużo bramek tracimy. Jak myślisz, czego brakuje? Dzisiaj oczywiście na czysto, ale czego brakuje tam, żeby poprawić i żebyśmy nie tracili tyle bramek? To prawda, strzelamy dużo, dużo, dużo też tracimy, z tym, że wydaje mi się, że jest to troszkę wina tego, że chcemy bardzo mocno grać ofensywnie. Nie skupiamy powiedzmy się tyle na naszej obronie, wszyscy powiedzmy chcą strzelać bramki, wszyscy chcą grać jak najlepiej, no i gdzieś tam powiedzmy jakaś tam wkrada się powiedzmy jakiś taki, taka sytuacja, że no, nie myślimy powiedzmy o obronie. Zazwyczaj są to jakieś tam bramki, które tracimy, są to po indywidualnych błędach. Gdzieś tam wyprowadzanie piłki w środku straca, tak samo z obrony. No, ciężko nam strzelić się z bramkę po jakiejś akcji. Jesteśmy dosyć dobrze zorganizowani, jeżeli się powiedzmy bronimy. Najczęściej tracimy powiedzmy właśnie po naszych powiedzmy indywidualnych błędach. Tu się akurat z Tobą zgadzam. Ostatnie 2 mecze tego przykładem. Dokładnie. Słuchaj, pracujesz w Poznaniu i dojeżdżasz na treningi do Szydłowa. Jak to pogodzić? Jak jesteś w stanie to pogodzić? Bo to jednak dystans jest spory. 100 km. Tak, no nie ukrywam, że jest to tam dosyć mocne poświęcenie dla mnie. Jest to spory dystans. Nie, że powiedzmy sam, zabieram też kolegów po drodze, bo i zabieram chłopaków z Budzynia i z Chodzieży. Jeździ też ze mną z Poznania Skuza. Także sam nie jeżdżę. Jakoś powiedzmy łączę tą pracę powiedzmy z tą piłką, dopóki jeszcze powiedzmy mogę w miarę powiedzmy to połączyć, to na tyle praca mi pozwala, to jeżdżę. I na koniec Cię zapytam, czy z perspektywy, teraz udaje się, na się skończyła, czy z perspektywy tego, no można powiedzieć krótkiego czasu, ale też i długiego, nie żałujesz, że do Szydłowa trafiłeś? Nie, jestem zadowolony z tego, że powiedzmy spróbowałem swoich sił w czwartej lidze. Wydaje mi się, że mamy bardzo fajny zespół, ludzie są ze sobą zżyci. Pewnie przyjdą jakieś wzmocnienia, mam nadzieję, że przyjdą jakieś wzmocnienia na rundę wiosenną i myślę, że powalczymy mocno o utrzymanie czwartej lidze. I tego Ci życzę i zespołowi i dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję.